Ja i moich czterech stalowych przyjaciół od firmy Blackfire chcemy wam dzisiaj pokazać, że nie ma złej pogody na strzelanie z karabinka pneumatycznego. A w taką pogodę jak dziś, a na zewnątrz jest około minus 2 stopni, najlepszy będzie karabinek klasycznie łamany. Dlatego strzelać będziemy z karabinka Hudson 90 STG drugiej generacji. Zanim jednak wyjdziemy na zewnątrz, opowiem wam kilka słów o samym karabinku. Jest to klasycznie łamana, sprężynowa wiatrówka, która strzela śrutem Diabolo w kalibrze 4,5 mm. Kilka słów o osadzie. Wykonano ją z wytrzymałego polimeru. Mamy antypoślizgowe ryflowania zarówno na chwycie tylnym, jak i na chwycie przednim. Kolba wyposażona jest w obustronną poduszkę policzkową, a więc z tego karabinka świetnie mogą postrzelać zarówno osoby prawo, jak i leworęczne. Sama kolba zakończona jest również gumowaną, absorbującą odrzut stopką. No i co na karabinku? Mamy tutaj mechaniczne przyrządy celownicze, przede wszystkim w pełni regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę, a także muszkę. To, co mi się bardzo podoba, to zarówno szczerbinka, jak i muszka wyposażone są w światłowody typu True Glow, które ułatwiają proces celowania nawet w ograniczonych warunkach oświetlenia. No i mamy jeszcze oczywiście szynę montażową w standardzie 11 mm, która pozwala na zamontowanie celownika optycznego. Wyposażona jest ona również w kołek, a właściwie w blaszkę stopującą, która zapobiega ślizganiu się celownika podczas oddawania strzałów z tej sprężynowej, dość mocnej wiatrówki. Producent zastosował w tej wiatrówce dwa ciekawe systemy. Pierwszy system SAS, czyli Shock Absorber System, który ogranicza odrzut wiatrówki podczas oddawania strzału. Drugi system to system dotyczący spustu, czyli system Quattro Trigger. Pozwala on wyregulować spust zarówno pod względem długości drogi, jak i ciężaru. No i dochodzimy tutaj do jednego z najważniejszych systemów, czyli dotyczącego bezpieczeństwa. Ta wiatrówka wyposażona jest oczywiście w bezpiecznik, ale ten bezpiecznik, co zawsze mi się bardzo podoba, jest automatyczny. Przy naciąganiu wiatrówki bezpiecznik samoczynnie przestawia się w pozycję safe, a więc zabezpiecza nam wiatrówkę przed oddaniem niekontrolowanego strzału. Tak więc przed oddaniem strzału każdorazowo bezpiecznik trzeba wysunąć i wówczas karabinek jest gotowy do strzelania. To są wszystkie najważniejsze wiadomości o karabinku Hudson 90 STG drugiej generacji. Teraz pójdziemy na zewnątrz, postrzelamy, zobaczycie, jak ten karabinek zachowuje się nawet w tak niskich temperaturach. Jak dzisiaj zabieram moich przyjaciół i idziemy strzelać. Teraz ładuję moją wiatrówkę, a zaraz zobaczycie, jak działa ten automatyczny bezpiecznik, który przed oddaniem strzału trzeba odblokować, a później podczas strzału on się automatycznie uruchamia. System SAS również działa bardzo dobrze, ponieważ odrzut podczas oddawania strzału jest zdecydowanie mniejszy.
Wróciłem ze strzelania. Ja ten karabinek testuję już od kilku dni i muszę wam powiedzieć, że również dzisiaj przy tak niskiej temperaturze naprawdę się sprawdza. Jest wygodny, ciężki i bardzo celny. Z tego karabinka mogą śmiało strzelać zarówno zaawansowani, jak i początkujący amatorzy strzelania z karabinków pneumatycznych. A was zachęcam do strzelania z karabinków pneumatycznych i pamiętajcie, że pogoda do strzelania jest tylko dobra albo bardzo dobra i napiszcie w komentarzach, z czego wystrzelacie.